Szczęść Boże. Szczęść Boże. Gościmy u ojca Grzegorza w Sadowiu, gdzie od 1 września ubiegłego roku pełni on również opiekę duszpasterską nad osobami będącymi w związku niesakramentalnym. Tak, rzeczywiście. Właściwie to pół roku temu ksiądz biskup Damian Bryl, nasz ordynariusz kaliski, zwrócił się do mnie, czy bym nie podjął tą posługę w ramach całej diecezji. Wcześniej pełnili to księża czy ojcowie jezuici w Kaliszu, natomiast z pewnych względów technicznych jakby już to duszpasterstwo tam troszkę przestało funkcjonować i właśnie zwrócił się do mnie, czy w Sadowiu nie podjęlibyśmy tego duszpasterstwa. No i zgodziłem się troszkę i z lękiem, i z obawami, bo jednak to jest ogromna odpowiedzialność. Rozumiem, bo Kościół, chcąc naśladować postawę swojego mistrza, dobrego pasterza, musi stwarzać każdemu człowiekowi warunki do spotkania z Panem Bogiem, co powinno dokonywać się w atmosferze miłości, jednak nie pomijając prawdy, w jakiej się znajdują. Na czym więc polega ta praca duszpasterska nad takimi osobami? Właściwie to powiedziałbym, że każdy jest dzieckiem Pana Boga, każdy ochrzczony. Niezależnie od tego, jak to życie mu się ułożyło. I również między innymi właśnie te osoby, które żyją w takich związkach, często są to osoby zranione, często wręcz troszkę pokrzywdzone przez los, a czasami przez różne niezależne rzeczy i od nich też. I ważne, żeby też nie straciły wiary, nie straciły nadziei. I to duszpasterstwo to jest właśnie ich podtrzymywanie na duchu, modlitwa, a jednocześnie też szukania dróg wyjścia z sytuacji, w której często się znaleźli. Ale niestety słyszy się opinie, że osoby decydujące się na życie w związkach niesakramentalnych decydują się na życie w permanentnym grzechu, nawet grzechu ciężkim. I stawia się je często poza jakby nawiasem Kościoła. Znaczy, gdybyśmy może nawet inaczej zapytali, troszkę ewangelicznie, a któż z nas jest bez grzechu? Każdy ma jakąś swoją słabość i tutaj również często jest to słabość, która pojawiła się nawet często nie z winy danej osoby. Jakąś kobietę zostawił mąż. Jest osobą młodą, ma małe dzieci na wychowaniu. Jakiś lęk przed życiem. Podjęła, czy zdecydowała się na ten krok. Ja myślę, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać bardzo indywidualnie, ale jednocześnie trzeba spoglądać na każdego człowieka z miłością. I myślę, że to duszpasterstwo ma uczyć tej miłości same te osoby, które często ją może już zatraciły albo już nie wierzą w miłość, ale również każdego człowieka, który wydaje mu się, że żyje właściwie. Często my wszyscy gdzieś potrzebujemy tego optymizmu i tej nadziei. Ja myślę, że dużo się zmieniło i zmienia się w naszym społeczeństwie. Ja myślę, że nawet ostatni czas i pandemia i wojna pokazała wiele obliczy człowieka i Kościoła też. Człowiek zawsze był drogą Kościoła. Czasami może my jako ludzie troszkę tego nie widzieliśmy, a wydaje się, że ostatnio jakby coraz więcej osób to dostrzega, że jednak każdy potrzebuje tej wyciągniętej ręki, niezależnie gdzie by się on nie znalazł. Każdy, który w jakiś sposób zagubił się w życiu, potrzebuje tej pomocy. I myślę, że to duszpasterstwo związków niesakramentalnych jest taką troszkę wyciągniętą dłonią od Kościoła, od każdego człowieka też. Jak będą, ojcze, wyglądały te spotkania? Bo powiedzmy sobie, że no dobrze, sama formacja, spotkania, jakieś modlitewne grupy, ale też przecież Eucharystia, podczas której no jest Komunia Święta, a te osoby do Komunii Świętej nie mogą przystępować. To, że ktoś żyje w związku niesakramentalnym, to nie znaczy, że on tą wiarę zatracił. Często ta wiara w jakiś sposób może rzeczywiście jest nieco okrojona, ale to są ludzie często bardzo głęboko religijni,
a czasami nawet może przez sytuację, w jaką żyją, jeszcze bardziej starający się podtrzymać tą wiarę, czy w sobie, czy w dzieciach, które wychowują. Także jak najbardziej. I tutaj mamy te spotkania, gdzie jest msza święta, jako na początek jej celebracja. Są osoby, które mogą przystąpić w sposób rzeczywisty do Komunii Świętej. Na przykład żyją, jak my to mówimy, w białych małżeństwach. Mm-hmm. Są osoby, które nie mogą może w ten sposób, ale jest coś takiego jak komunia duchowa. Ale to Słowo Boże, które słyszymy, sama obecność w czasie tej mszy świętej jest tym podnoszeniem na duchu i budowaniem też wiary. Także być w związku niesakramentalnym to nie oznacza być poza Kościołem, czy być osobą niewierzącą. Może czasami wręcz odwrotnie. Te osoby, może ta gorliwość często nawet wtedy u nich rośnie. No dobrze, mówi ojciec tutaj o przyjmowaniu Komunii Świętej, chociażby tej duchowej, ale co ze spowiedzią świętą? Przecież to też jest wykluczone jakby przy tych osobach. Ta spowiedź sakramentalna rzeczywiście, ona ma jakby swoje warunki i osoby, które powiedzmy żyją w grzechu, no jakby w tym danym momencie może nie mogą z niej skorzystać, ale to nie oznacza, że są kimś gorszym, tak jak wcześniej wspomniałem. Praktykuje się też coś na zasadzie spowiedzi, gdzie idzie się z kapłanem porozmawiać, prosząc go o błogosławieństwo i to dla wielu osób też bardzo wiele znaczy. Tak samo i komunia, jeśli jej nie można przyjąć w sposób rzeczywisty, ta duchowa jest też pragnieniem spotkania się z Panem Jezusem. Ja myślę, że Kościół ma tak wiele bogactwa i form spotkania z Panem Jezusem, że my czasami o wielu z nich zapomnieliśmy wcześniej. Chociażby właśnie życie, słuchanie Słowa Bożego, wychowanie swojego potomstwa w wierze, ale dawania też świadectwa wobec całego Kościoła. Żyć w związku niesakramentalnym to nie znaczy, że człowiek ten na przykład nie może modlić się w wielu intencjach, też często też dawać dobre świadectwo wiary. W innych dziedzinach też jest coś takiego jak post, jak jałmużna. No, tych form jest wiele. Chociażby nawet zaangażowanie się w sprawy Kościoła, czy pomoc biednym, czy chociażby teraz w ostatnim czasie dla Ukrainy. Wiele osób to praktykuje i tak żyje. I ja myślę, że oni naprawdę, często ich wiara może nawet jest silniejsza z tego powodu, że z jakiegoś powodu no, nie mogą jednych rzeczy praktykować, to praktykują drugie. Tak, rozumiem. Bo też można powiedzieć tak, że kiedy spotkają się dwie osoby z różnych środowisk, jedna osoba jest wolna, druga jest właśnie po przejściach, czy z historią, jak to się mówi, o mężczyznach. Jedna jest bliżej Kościoła, druga dalej, więc ta bliżej Kościoła może pociągnąć tą osobę, która była dalej Kościoła, która no, zagubiła się w tym życiu, ich związek się poprzedni rozpadł, może tą osobę na drogę. Tak jak wcześniej wspomniałem, no, są sytuacje, że ktoś, czy presja życia, czy lęk przed tym życiem sprawił, że zdecydował się na ten krok. Może nawet jakiś lęk, czy ja sobie w życiu poradzę. Tak jesteśmy skonstruowani, że jeden człowiek potrzebuje drugiego. Najłatwiej stanąć z boku i oceniać, że ktoś podjął dany krok. Ja myślę, że trzeba wejść w sposób myślenia, w życie tej osoby, a wtedy będzie zupełnie często inaczej wyglądała ta ocena. Ocenę może zostawmy Panu Bogu. My jako ludzie starajmy się bardziej pomagać i dawać nadzieję. Czy zatem można powiedzieć, że Kościół no może nie błogosławi, ale w jakiś sposób pomaga tym parom niesakramentalnym? Ja myślę, że Kościół ciągle widzi nawet w tych osobach dzieci Pana Boga. Pan Jezus przyszedł nie do tych, którzy są, nie tylko do tych, którzy dobrze się mają, ale również do tych, a może przede wszystkim, którzy się źle mają, którzy gdzieś tam pogubili się, którzy szukają. Ja myślę, że wśród również tych osób jest tak wiele tych, którzy szukają i
ciągle pragną być z Panem Bogiem i głęboko jestem przekonany, że mają szansę też na zbawienie, na to miłosierdzie Pana Boga. Zresztą jak my wszyscy, bo jeszcze raz przypomnę i powtórzę jakby ewangeliczne słowa, któż z nas jest bez grzechu? Ojciec wyprzedził tym samym moje kolejne pytanie właśnie, czy w związku z tym osoby żyjące w związkach niesakramentalnych będą zbawione? Na pewno nie jest to wykluczone, a przynajmniej żebyśmy my ludzie nie dokonywali oceny, bo zbawiać tak naprawdę to zbawia sam Bóg. Owszem, też daje Kościołowi pewne instrumenty, sakramenty między innymi, ale tak naprawdę to sam Bóg zbawia i Jemu pozostawiamy tą ostateczną decyzję. Natomiast jeśli są osoby, które powiedzmy z jednej strony coś im nie dostaje, gdzieś tam jakaś powstała słabość, starają się nadrabiać to innymi drogami, ale trwać przy tym Panu Bogu. Właśnie to wspomniane wcześniej wychowanie dzieci, modlitwa w intencjach Kościoła, dbanie o potrzeby Kościoła i wiele, wiele innych. Tak jak w naszym ludzkim organizmie czasami jeden zmysł troszkę zaszwankuje, na przykład wzrok, nadrabia to powiedzmy słuch czy inny organ. Tak samo i w życiu ludzkim. Czasami z jednej strony coś nie dostaje, staramy się nadrabiać to z innej strony. No dobrze, pięknie to brzmi, więc proszę teraz zaprosić wszystkie te osoby, które chcą być w Kościele, chcą być z Panem Bogiem na co dzień, albo właśnie tylko podczas jakichś spotkań, czy rekolekcji, czy tej mszy świętej dla tych osób, żeby tutaj przyjechały i skorzystały z posługi. Ja mogę być tylko wdzięczny księdzu biskupowi, który widzi taką potrzebę właśnie pracy i pomagania tym osobom, że jakby zaufał również mi, czy pasjonistom, którzy posługują w Sadowiu. Choć przyjąłem tą funkcję z jakimś takim lękiem i niepokojem, czy sobie poradzę, czy sprostam. Wierzę, że też Pan Bóg będzie mnie wspierał mocą Ducha Świętego. I właśnie, że to miejsce Golgota, gdzie również patronuje Matka Pięknej Miłości, że ono będzie nam wszystkim i również tym osobom i pomagać, i błogosławić. Także jak najbardziej serdecznie zapraszam osoby, które czują taką potrzebę, które żyją w takich związkach, do Sadowia. Mamy tutaj spotkania w ostatnią niedzielę miesiąca. Przyjęliśmy godzinę 16:00, rozpoczynamy mszą świętą. Z homilią jest komunia święta. Jeśli nie można przyjąć komunii świętej w sposób rzeczywisty, to w sposób duchowy. Jest chwila medytacji przed Najświętszym Sakramentem. Potem mamy takie spotkania, agapę, ale też taki czas formacyjny, bo też potrzebujemy i tej formacji. Też zapraszamy na takie spotkania, przynajmniej na razie jeszcze nie było, ale będą takie zaproszeni goście, kapłani, chociażby ksiądz Bogumił Kępa, który jest kompetentny, który w wielu sytuacjach i problemach może też dopomóc, bo często są sytuacje, gdzie pewne rzeczy też można uregulować, a jednocześnie myślę, że potrzeba wspólnoty, poczucia, że się nie jest samemu, że się nie jest przekreślonym. Ja myślę, że z tego też powodu warto być w takiej wspólnocie i przynależeć do tej wspólnoty. Także jak najbardziej teraz zapraszam w ostatnią niedzielę stycznia na to spotkanie i w każdą niedzielę ostatnią miesiąca do Sadowia na godzinę 16:00. Bardzo pięknie, dziękuję. Jak najbardziej też dziękuję za to spotkanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników Opiekuna telewizji Dom Józefa. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Bóg zapłaci.